Jestem w drodze do pracy i mam awarię samochodu. Pękł przewód wody. Uleciała mi woda. Do pracy mam 60 km. I winowajcą jest sprężarka klimatyzacji, która się rozleciała. I w tej chwili czekam na kolegę i będziemy scholowywać samochód na bazę. Jak będę na weekendzie, to będę próbował to naprawić. No i mam pierwszą awarię w Mercedesie. Tak jak widać, taśmę klejącą. Tam jest pęknięcie, ale obok widać pod spodem rozwaloną sprężarkę klimatyzacji. I tu jest winowajca. Sprężarka klimatyzacji rozwaliła przewód. Stoję koło lubeki. Gdzieś w okolicach 60 km od pracy auto mi się popsuło. Co się popsuło? Rozleciała się sprężarka od klimatyzacji, sprzęgło i kręcąc się porozcinało wszystko w okolicy, łącznie z tym, że rozcięło przewody wodne. I nie dałem rady kontynuować jazdy, nie dałem rady tego połatać na szybko. Na szczęście do pracy już miałem niedaleko. Kolega mnie, że tak powiem, scholował. Przyjechał z żoną i synem. Pozdrawiam i dziękuję bardzo za pomoc. I po prostu scholowałem auto na bazę. I w tej chwili co jest do zrobienia? Do zrobienia jest wymiana sprężarki i naprawa tego przewodu, który został przecięty. Jak będę rozbierał, nagram wam filmik, to wygląda dosłownie jakby ktoś fleksem przeciął. Bo to sprężarka się kręciła, sprzęgło się rozwaliło i obrotami po prostu tak jakby fleksem ktoś najechał na ten przewód. W tej chwili trzeba to naprawić. Nie wiem, czy dam radę to naprawić w krótkim okresie czasu. No oczywiście mógłbym dać do warsztatu i byłoby zrobione. Bo to będzie kosztowało grubo. A moim pomysłem jest, żeby zostawić samochód na następny mój zjazd do domu i kupić wszystkie części w Polsce. W Niemczech jest dużo drożej. Znalazłem jakąś sprężarkę za 140 euro, niby nową, regenerowaną, ale nie są w stanie mi powiedzieć, jak to wygląda, jaki to jest model konkretnie. Znaczy oni są w stanie mi powiedzieć, jaki to jest model, ale ja nie wiem, jaki to jest model. Ja muszę wyjąć swoją, oczyścić, spisać wszystko z tabliczki znamionowej i wysłać im zdjęcie. A to będzie też trwało, bo teraz w tygodniu no nie będę miał jak tego rozkręcić, bo nie mam ani narzędzi. Oczywiście mógłbym pożyczyć to z warsztatu u nas, ale to będzie wtedy też wszystko na szybko. A z drugiej strony w dzień jestem w pracy, jak już przyjeżdżam, to już jest ciemno. Więc no w tygodniu raczej nie dam rady tego zrobić. Na weekend może mi się uda to rozebrać. Wtedy będę patrzył, co jest uszkodzone dokładnie, bo na razie wyglądają, że są te dwie rzeczy uszkodzone. Jeżeli będzie coś więcej, no to wyjdzie po prostu po rozebraniu. I zjadę do domu po 3 tygodniach z kimś, z jakimś kolegą tutaj z pracy. No pozałatwiam wszystko, no i po tym tygodniu już z częściami, z narzędziami przyjadę do pracy i wtedy będę miał 2 weekendy na spokojne zrobienie. Tak powiem. A co z autem, jakie będę miał? Tak powiem, no nie będę miał auta na ten tydzień, co będę w domu, a bez auta to jak bez ręki. Podjąłem decyzję, że wypożyczę sobie auto. To nie jest żadna reklama, nic z tego nie mam. W Szczecinie jest car sharing, czyli takie wypożyczanie aut na minuty nawet. Mogę wziąć abonament na cały dzień, na tydzień, albo na opłacać za minuty. Myślę, że na taką moją jazdę, gdzie ja tam, jak jestem w domu przez tydzień,
tydzień czasu robię 30-40 km. Myślę, że to mi wystarczy. A robota tutaj to będą dużo wyższe koszta. I po prostu ja przeżyję ten tydzień bez własnego samochodu na aucie z wypożyczalni. Jak będę potrzebował na cały dzień, to wypożyczę na cały dzień. Jak będę potrzebował na 15 minut pojechać po syna do przedszkola na przykład, po prostu pojadę do przedszkola i wrócę. I zobaczymy, jak to się wszystko będzie sprawowało. Przy okazji zrobię Wam filmik, z jak się z tego korzysta i jak to wszystko wygląda. I to by było na tyle. Środa rano. Wczoraj nie nagrywałem, bo nawywijałem i nie miałem czasu na nagrywki. A co nawywijałem? Pomyliłem towar po prostu. Pomyliłem towar nie rozmiarowo, czyli wziąłem taki, jak być powinien, jedynie wziąłem nie taki gęsty, jak miałem wziąć. Czyli miałem wziąć gęstość 1.4, znaczy 2.0, a wziąłem 1.4. I największy problem się pojawił taki, że normalnie mam trasę 30-50 km, a tu była trasa 140 km w jedną stronę. I 2 godziny z czymś się jedzie tam. Potem jak dojechałem, się okazało, że to nie ten towar. Musiałem wrócić, załadować i znowu 2 godziny z czymś tam i 2 godziny z czymś z powrotem. Czyli już jest ponad 8 godzin. A miałem jeszcze inne roboty do wykonania, więc musieli mi pozmieniać. Ja wczoraj na 10 godzin jechałem jeszcze w stronę Hanoweru i dzisiaj rano mi zostanie 50 km do lotu i dopiero będę na tym, co miałem wczoraj robić. Więc dałem dupę. Dzisiaj piątek, piątunio. Akurat stoję w korku 50 km od Hanoweru. Musiało się coś wydarzyć, bo pojechały dwie pomocy drogowe i stoimy, całkiem stoimy. Nie ma tu jakiegoś stop and go czy czegoś takiego. I czekam sobie. Plan na dzisiaj wygląda tak, że rano byłem w Hanoweru. No, tą turę co jadę po prostu robiłem dwa razy. Jechałem od siebie z Hamburga do Hanoweru z powrotem i tak dwa razy. I że tak powiem, dzisiaj dojadę, zrzucę i nie dam rady dojechać do bazy, a nawet nie ma sensu, żebym dojeżdżał. Jutro na 9 rano muszę być w Lubece na przeglądzie samochodu, więc jadę dzisiaj sobie na Zoltau, tam na Autohofie zrobię pauzę i jutro gdzieś 7:30 sobie wyjadę, na 9 będę w Lubece. Po Lubece wracam na bazę i będę rozbierał mojego Mercedesa, osobówkę. No i muszę rozebrać to, co tam zostało uszkodzone. Okaże się dokładnie, jak to rozbiorę, co jest do naprawy i jak to będzie wyglądało.